Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w Seedogs, czyli w kolejnej grze na moim kanale, w kolejnej serii. Jest to gra o statkach, o piratach i o plądrowaniu, rabowaniu, takie sprawy. Wiadomo, Piraci z Karaibów wszyscy raczej znają ten film. Więc no, to jest coś w tym stylu właśnie, takie jak Piraci z Karaibów. I bez zbędnego przedłużenia zacznijmy nową grę. Będę wam opowiadał o tym, co się dzieje w tej grze, jak tutaj trzeba w to grać. Grę można kupić na Steamie. Dobra, najpierw filmik jest, to wtedy się zamknę. I'd watch the tall ships from the quay and dream of distant lands and foreign seas. I always knew one day I'd be a captain. Mother, what are you doing here? I understand, my son. It's your father's blood. He told me one day you'd sail away, just like he did. This medallion, he asked me to give it to you. That's his portrait in there. Why wouldn't you tell me about my father? He left us ashore and sailed away, just as you will. I promised your father I would not stand in your way. Take this medallion, my son, and go with my blessing. To jest ogólnie też gra mojego dzieciństwa. Się naprawdę długo z nią zagrywałem. But with war looming between England and Spain, there were opportunities for enterprise and captains. The Admiralty commissioned all available ships to bear the makings of war. I agreed to deliver 100 gunpowder kegs to La Rochelle, but fate decided otherwise. Ship ahoy, sir! A Spanish pinnace outsailed and boarded my undermanned bark Naiad, and I lost my ship, my crew, my cargo, and my freedom. I regained consciousness in chains. In time, a Spanish nobleman bought me as a slave to work on his plantation on an island across the Western Ocean, far away from Europe. Jesteśmy teraz niewolnikiem na plantacji. However, my fortune had not altogether forsaken me. Among my fellow slaves, I found some with bold hearts and experience of the sea, and we managed to break our shackles and steal a small ship anchored in the harbor. To jest w sumie dobry pomysł, żeby mały statek sobie przyjąć, bo jest mniej... trudniej jest go zauważyć właśnie. I found charts aboard and discovered that an English colony, High Rock, was but a few days' sail from this Spanish outpost. I gathered my men on deck and proposed to sail there and to take a letter of mark. This proposal met with them. To będzie mapa, po której będziemy sobie pływać. To nie jest cała mapa, bo jeszcze jest więcej wysp tutaj. And captain of men, I went ashore at High Rock to seek out the governor and petition him for a letter of mark. I zaczynamy gierkę. Okej, więc tak. Chcieliśmy sobie pożegnować tak jak nasz ojciec i próbowaliśmy tam chyba rum, 500 beczek, 500 baryłek w sumie sprzedać. No niestety los tak chciał, że Hiszpanie nas zaatakowali, przejęli nasz statek, to że w sumie nie przejęli, tylko go zniszczyli, jak tam widać było na filmie. Zniszczyli statek i wybili załogę, no i nas wzięli do niewoli. Musieliśmy pracować na plantacji. Jednakże współniewolnicy nam pomogli się wydostać i ukradliśmy mały statek. I popłynęliśmy do High Rock, do angielskiej wyspy. Teraz tak, tutaj można sobie zrobić cztery ścieżki, z tego co pamiętam, chyba że jest jeszcze piąta. Trzy ścieżki są dla każdej nacji. Mamy ścieżkę angielską, ścieżkę francuską i ścieżkę hiszpańską. Tak, dokładnie, możemy sobie też ścieżkę hiszpańską. Się zastanawiam, czy zrobić wszystkie ścieżki, czy po prostu tylko kilka. I jeszcze jest ścieżka piracka. Tylko ścieżki pirackiej jeszcze nigdy nie przeszedłem. Dobra, to teraz tak. Od czego ja zawsze zaczynam? Zaczynam sobie od uzbierania jakiejś niewielkiej sumy pieniędzy. Żeby sobie kupić jakiś porządniejszy statek od razu. Żeby po prostu łatwiej w bitwach morskich. O, co to się stało? Czekajcie, muszę ten zasytować grę, bo
to nie może być tak właśnie. Dobra. No tak, ta gra ma trochę problemów właśnie. Miałem tą grę na płycie i też kupiłem sobie na Steamie, ponieważ na płycie, jak miałem, to nie miałem w ogóle żadnych podpisów. Nie miałem tam przycisku nowa gra, load game, save game, tylko miałem po prostu puste pola. A to nie było niemożliwe do zagrania wtedy w tym przypadku. Chyba, klawiszem F1 sobie wybieram takie okno. Możemy sobie wziąć tutaj załogę w tawernie. Także ja chcę całą załogę usunąć, ponieważ wtedy dzięki temu nie będę musiał im płacić co miesiąc. No bo co miesiąc musimy płacić za załodze. Tak, pierwsze co robimy, to po prostu gadamy sobie z tymi ludźmi. Old Sailor, czyli stary żeglarz. On nam da trochę właśnie takich tych porad. Musimy wszystko właśnie ten się dowiedzieć, bo wtedy dostajemy punkty doświadczenia, które potem przeznaczamy na skill pointy, jak mamy większą rangę i też będziemy mogli pływać lepszymi statkami. Ja od razu sobie wezmę commerce, bo będę się parać handlem na samym początku. Dziwisz, Ironcast. Tutaj też są postacie, które mogą nam posłużyć jako właśnie oficerowie. Mamy first mate, czyli pierwszy oficer, boatswain, czyli bossman, master pulser, czyli ten handlarz, master gunner, czyli oczywiście ten zbrojmistrz. I oni nam pomagają właśnie ulepszając nasze skille. Oraz pierwszy oficer będzie mógł sprawić, że będziemy mogli sobie przejmować statki. Będziemy mogli mieć konwój. Dobra, tutaj sobie po prostu szybko przelecimy przez te dialogi. I nam po prostu mówi ten porady, jak tutaj grać w tę grę. I też właśnie parę porad odnośnie walk morskich, odnośnie handlu chyba też. I dostałem te expy? Tak, dostałem. Mamy 1000 golda, za które możemy sobie kupić jakiś tam towar. I ogólnie pierwszy statek, jaki chcę sobie kupić, to pinka kupiecka. Teraz mamy zwykłą pinkę. Pinka kupiecka, no to wiadomo, że to dla kupców, więc ona ma mniej... Ona ma więcej w sumie miejsca na towary. To się przyda, bo to więcej będziemy mogli załadować, przez co więcej będziemy mogli zarobić. Bo więcej sprzedamy. Sprzedaję też wszystkie kule, bo one mi tylko zajmą miejsce. Na razie ich nie będziemy używać. I dobra, co musimy najpierw kupić? Musimy najpierw kupić czekoladę? Czy... Czekajcie... A! Tabakę. Tabakę i chyba kawę. A, tylko tyle mogę kupić, jak widzicie. Bo każdy towar ma swoją wagę. Są towary, które mają większą wagę, które są, które mają mniejszą. No. A teraz idziemy na mapę. To już w sumie nie na mapę, tylko na morze. I teraz idziemy na mapę. Są praktycznie takie trzy strefy. Jest strefa miasta, strefa morska i strefa mapy. Na strefie mapy są różne wydarzenia. Możemy albo engage, albo ignorować, zrobić i możemy albo ignorować, albo wdać się w bójkę. Mogą też nas zaatakować piraci, Hiszpanie, Anglicy i Francuzi, jeżeli jesteśmy z nimi wrogami. Jak na razie jesteśmy wrogami tylko Hiszpanów, no i oczywiście jak zawsze jesteśmy wrogami piratów, bo piraci chcą nasz łup dobrać. Tak, czasami się tutaj mapa psuje, szczególnie jak jest sztorm, albo taka właśnie zła pogoda. O sztormie wam potem powiem. No to się trochę tak psują tekstury. A ja to przebolewam, bo gra jest fajna i... I te tekstury mi po prostu nie przeszkadzają. O, tutaj już mamy sprzedaż za 12. I mamy 820 zł zarobione. Trzeba tutaj zwracać uwagę na to, co oni importują i co eksportują. No, kawę bym nie mógł wtedy kupić, bo ona i tak chyba kosztowała 11. A za to możemy kupić sobie to. Czyli linę, czyli właśnie płótno. I będziemy mogli sprzedać to w Anglii. Import i eksport się nie zmienia w tych miastach, więc jak już zapamiętamy to i na przykład sobie gdzieś to zapiszemy, to wtedy będziemy mogli sobie zaplanować jakąś taką drogę handlową.
Nieważne, teraz zostaliśmy zaatakowani przez Hiszpanów. Jak klikniemy kilka razy Enter, to po prostu będziemy mogli od razu przejechać na mapę świata. Wiesz, po prostu mamy niewielki okres czasu, żebyśmy mogli sobie właśnie tą mapę włączyć, bo potem to znika. Gdyś nas atakują, nie? Nie możemy tak uciec, musimy po prostu oddalić się. Nieważne, czy mamy załogę, czy nie, to i tak ten trzeba będzie płacić. No wiadomo, zaraz to możemy zapłacić im. Nic to nam nie odejmie z budżetu. No naprawdę, polecam wam na początku zlikwidować całą załogę, żeby nie musieć im płacić. Żeby nie musieć wydawać pieniędzy, bo musimy je zarabiać, a nie wydawać, nie? Teraz tutaj sprzedajemy to. Tutaj też jest za 11. Bo tu mamy buy price i sell price, czyli oczywiście wiadomo, co to jest. Już mamy 1751. Tutaj ma dużo rumu pan. Kupujemy cały rum. I rum możemy sprzedać u piratów, ponieważ on jest właśnie drogi u piratów. Są dwie pirackie wyspy w rogu mapy. Dokładnie w tym rogu. We've got company, Captain. Też jak wiadomo, jak będziecie mogli zauważyć, jak będzie właśnie ta mapa bardziej pokazana, że ta mapa jest większa niż ta, co widzieliśmy właśnie w Winsie. A pojedźmy sobie do ten. Popłyniemy sobie do Great Sails. Ponieważ czasami tutaj są tańsze baroki rumu, a czasami tam, na tej drugiej wyspie są tańsze. Więc po prostu trzeba obydwie wyspy zobaczyć, dopóki nie będziemy mieli dobrych cen za rum. Ten jest w ogóle Hiszpanem. Oj, tutaj mamy za 5, a kupiliśmy za 2, więc no... Faktycznie 250% mamy za to? No. Już mamy 3900 złota. Daj mi coś kupić jeszcze tutaj, panie. To możemy kupić. Możemy kupić cukier na pewno. Gdzieś możemy go sprzedać za dosyć dużo. Możemy kupić tabakę. O, możemy kupić machoń, bo jest bardzo tani. I możemy chyba kupić też to. Po prostu nie chcę tego kupować teraz. Możemy kupić zboże. No i tu tabak kupimy też. Dobra, ile teraz mamy złota w ogóle? Teraz mamy 2773, więc teraz jak pojedziemy i sprzedamy to wszystko, no to będziemy mogli sobie kupić nowy statek i będziemy mogli załadowywać więcej przedmiotów. I tak, tutaj nie możemy uciec jak po prostu z tej wyspy. W taki sposób jak uciekaliśmy, czyli jak odpływaliśmy z innych wysep. To jest tak, w tą stronę iść. No dobra, w tą stronę. Tutaj po prostu musimy odpłynąć od tej wyspy. Ponieważ tutaj zawsze są piraci jacyś. No właśnie, ten pirat jest na przykład, a oni są zawsze wrogami. Tylko te właśnie łódeczki to są nieszkodliwe. To są chyba tartana. Jest też taki mod, gdzie dodaje właśnie nowe statki, tylko właśnie nie wiem, gdzie go znaleźć teraz. Nie mogę go znaleźć na internecie, a bardzo bym chciał, ponieważ tam są fajne statki. Tam jest wersja tej tartany właśnie bardziej uzbrojona, więc ma tam jedno działo. Oczywiście gówno nie zrobimy. Chociaż można na przykład zrobić challenge takiego, żeby spływać ten przejść grę z tą tataną, chociaż i tak na pewno nam się to nie uda. Ponieważ jeden cios od wroga i po nas jest praktycznie, więc nie ma sensu. Ale można na przykład spływać, zobaczyć jak daleko zejdziemy. Oj! Dobra, dążyłem. Tam mnie zaatakowali piraci. We've got company, Captain. Zaraz wam też powiem o mapie. Tej minimapie na tym. Jak jesteśmy w strefie morza.
Oj, coś tutaj mi się zrobiło. Tak, mamy tutaj wybory właśnie różnych opcji. Mam tutaj pokazane działa, chociaż ja wiem ile mamy działa, bo tutaj nawet mamy pokazane. Mamy sobie tak, mamy pokazany wiatr, mamy pokazany prędkość, z jaką przeporuszamy i prędkość, jaką możemy mniej więcej rozwinąć. To może być wyższa prędkość niż to, co jest tutaj pokazane, czyli możemy na przykład płynąć 13 węzłów. Jak też to prędkość statków to jest w węzłach liczona. Tak, taka ciekawostka po prostu. I tak, mamy też pod tą mapą ładunek właśnie armat, jak są załadowane, nie? Mamy też kierunek wiatru, oczywiście z wiatrem płyniemy szybciej. A pod wiatr będziemy wolniej. Tak, klawiszem R chyba? Tak, klawiszem R możemy sobie przyspieszyć czas. Tak samo w strefie miasta, jak i w strefie... morskiej. Chyba trochę zarobiłem na tym. Nie jestem do końca pewien. Tego nie kupiłem. Teraz weźmy sobie jeszcze cukier, może kupmy? Oby nie, linę kupmy. Chodźmy teraz do tego miejsca, żeby kupić sobie statek nowy. Nasz statek się nazywa Principio zawsze. Żeby kupić nowy statek, musimy sprzedać statek. No chyba, że już mamy pierwszego oficera. Tak, co albo to będę chciał mieć? Tylko to ma ile? 75? To ma 90. Barkę bym chciał sobie kupić. No, jest wolniejsza w sumie. Szybka barka ma taką samą prędkość. Ta pinka jest wolniejsza niestety. No, na początku jest dobra, bo ma o połowę więcej ładunku. No i możemy jeszcze raz sobie pójść do sklepu i kupić sobie więcej przedmiotów. Can I help? Tak, możesz mi pomóc. Możesz mi pomóc poprzez danie mi tego, reszty linenu, czyli płótna. I daj mi jeszcze może cukier. Co teraz? A nie, mogę sobie kupić wino. Ono jest tutaj tańsze. I teraz mamy 2020 złota. Prawie kurde jak ten. To nie prawie, tylko po prostu jak rok, który będziemy mieli. Za to nie będzie rok 2020, od momentu, kiedy to nagrywam. Więc to musi być jakiś znak. Dobra, panie piratowie, proszę mi tutaj nie atakować mnie. A, i teraz chyba mam załogę, bo kupiłem sobie statek, który ma chyba więcej załogi normalnie. Panowie, proszę mi wypindzielać stąd. Zapindzielać piranę jak śmigłem. No właśnie, mamy teraz załogę. A dobra, to 75. To nie jest tak źle. Jakiś będziemy mieli w ogóle tych członków załogi, tych oficerów, to wtedy będziemy jeszcze więcej płacić. W zależności od tego, ile nam dają punktów, czyli jak wyszkoleni są, to tyle będziemy pieniędzy płacić. Jeśli za bardziej wyszkolonych będziemy płacić więcej po prostu. Tutaj mam teraz za 10 to do sprzedania. Winko jest... W sumie winko chyba kupiłem za tyle samo. Za tyle. Więc nie ma sensu. Nie chcę kupować. Sprzedajemy. Czekolada. Chyba ona jest importowana w Francji. Na pewno kupimy sobie to. I kupimy jeszcze... Machę nie. Machoń chyba jest właśnie droższy, ebonic jest tańszy, ale ebonic jest właśnie więcej waży.
W sumie to nie jest ebony, to jest jakieś takie drewno. Ebonowe chyba, czy jakoś tak. Jakoś tak, to się inaczej po prostu nazywa. Ja będę to nazywał po prostu ebony. Wiem, że są takie laseczki ebonitowe, takie czarne z jakiejś, nie wiem, gumy czy z czegoś. No z ebony to nie. I... jeszcze mnie tutaj atakują. Pamiętam, że kiedyś jak się uczyłem w szkole na chemii, to mieliśmy takie coś właśnie. Albo na chemii, albo na fizyce, że tam była ta energia statyczna. Kurde, jeszcze mnie tutaj zaatakowali z kubami. Chyba ten odcinek będzie taki stricte handlowy i stricte taki właśnie, gdzie będę wam mówił co i jak w tej grze się dzieje. Sprzedajmy załogę. Zobaczmy sobie co tutaj mamy za ludzi. To jest chyba koleś, do którego możemy sobie ten... Który nam pozwoli chyba ten... No, który będzie miał po prostu więcej punktów dla nas. Joseph Turiet. Tutaj był też taki kupiec, który ma nam po... No dobra. Kim jesteś? Jestem Andreas Fickler. Do usług. Czy ktoś cię próbował zabić? Tak, nie mogę spać. Właśnie, to jest Master Pulse, czyli on będzie mógł nam zapewnić lepsze ceny. Jak mu pomożemy? A... co nam ten... nie dołączył do nas? A właśnie, tutaj teraz się pojawił ten koleś. Możemy mu dać 500 chyba no, złota. No, oczywiście mu damy, bo to jest niewielka cena za to, że będziemy mogli mieć lepsze ceny w sklepach. Tylko teraz, ile on bierze? 300 i mamy dwa punkty na handel. To jest dosyć dobre, bo tutaj mogę najpierw to zrobić, bo teraz... bo teraz dopiero ceny będą lepsze. No widzicie, wino teraz kosztuje 4. Płótno kosztuje tylko 3. Ej, mogę teraz... to jeszcze ten. Nie sprzedałem tutaj nic. Oj, patrzcie, kurde, 52. No to się bardzo opłacało. Dobra. Teraz bierzemy sobie linen. Kurde, po ile oni mają room? Szaleni. Dobra. Tak, mam już 4000, więc nie jest tak źle. I on nie jest najlepszym tym handlarzem. Bo będziemy mogli sobie kupić... Co ci kupić, nie znaleźć lepszych? Chyba na innej wyspie francuskiej, z tego co mi się wydaje. Więc idziemy do High Rock. I tak, możemy sobie zdobyć list kapelski z wszystkich tych nacji, oprócz piratów, bo piraci nie mają listów kapelskich. I mając list kapelski możemy wykonywać zadania dla tej nacji. To jest tak, jeżeli mamy angielski list kapelski, to Francja z nami ten nie walczy. Jesteśmy dalej neutralni, a jak weźmiemy sobie francuski list kapelski, to wtedy Anglia się zezłości. Nie wiem dlaczego. Winko. No to za 4 tylko. To ci oczywiście sprzedam za dosyć dużo. To kupiłem za chyba 300, sprzedałem za 2300. Co ci jeszcze mogę tutaj sprzedać? Albo kupić od ciebie. Mogę od ciebie kupić rum. Mogę od ciebie też kupić czekoladę.
sumie mogę też tabaka kupić. Dobra, trudno. Jak będziemy mieli bark, to wtedy będziemy mogli jeść więcej, sprzedawać i kupować rzeczy. I w ogóle, ile barka ma dział i tych załogi? Bo ona jest chyba dobra właśnie do ten... Do abordażów. To ma 90... A, to ma więcej chyba ludzi, no, bo tamto miała chyba 75. Jest całkiem dobry statek, jak na początek. Czy mam bilandę, to jest w ogóle jakiś taki pitryk. Stop, ja zazwyczaj tego też używałem. Ten jest chyba najszybszy z tych statków, z klasy 6. Potem będziemy mieli klasę 5. To jest w ogóle statek, którego nigdy nie używałem. To się chyba raz go używałem i był do dupy, bo on jest strasznie wolny, kurde, jest straszny ślimak. To jest szybszy Luger, ale to jest też gówno. I ja zazwyczaj używałem chyba ten statek, tylko ten ma 170 ludzi. Ten ma 150, zazwyczaj to handlową siniawę kupowałem. Ona ma więcej oczywiście miejsca w ekwipunku. A teraz z tym musimy sobie pogadać, tylko musimy uważać, bo możemy zepsuć dialog. Kim jesteś? Jestem Alfred Zalfer. Zalfer, dobra. Nic nie traci się ten, swoją historię opowiadając. I teraz tak, tutaj jak wybierzemy tą opcję, to on będzie podejrzewałem, że my chcemy tutaj wykraść jego ten, jego inwencje, właśnie jego plany. Znaczy, że możemy go jako carpentera zatrudnić. Żeby wykonać to zadanie, musimy po prostu popłynąć sobie gdzieś indziej. Nie wiem, czy to musi być angielska wyspa, czy możemy na francuską wyspę popłynąć. Ej. Nie chcę engage'ować. We've got company, Captain. I tak, jeżeli... O, już musimy płacić. Jeżeli... Kurde, panowie, proszę mnie nie atakować. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. We've got company. Nie chcę engage'ować. A, jeżeli zaatakujemy naszą nację, nie będziemy mieli w ogóle żadnych neutralnych nacji, to wtedy będziemy właśnie piratami. I tak będziemy mogli sobie zrobić misję piratów. Oczywiście ten odcinek jest taki nudniejszy, ponieważ jest dużo po prostu wyjaśnienia i dużo handlu. A to jest nudne. Ale za to... Kolejne odcinki będą już lepsze, że tutaj mnie blokują frajerzy. W kolejnych odcinkach będą właśnie walki morskie, które są nawet fajne. Tutaj ci możemy sprzedać ten room. Wino oni eksportują. Czekoladę mogę sprzedać. Oni w ogóle nie mają. Ja miałem tylko room i wino. Tak, powiem wam jeszcze o kulach, jak tutaj mamy, bo mamy 4 rodzaje kul armatnich. Mamy zwykłe kule, takie, wiadomo, okrągłe, duże. I one służą do rozbijania kadłubo. Mamy katacze, czyli takie mniejsze kulki, które się tam właśnie w tych... jak to się nazywa? W grupkach są. To jest dużo kulek małych w jednym miejscu. I one służą do rozbijania załogi. Są kule łańcuchowe, które się na maszcie właśnie wiążą, zawiązują jak się wystrzela i one na maszty właśnie są i żagle rozrywają bardzo ładnie. Więc jak chcemy kogoś spowolnić, no to wiadomo, jak ścigamy kogoś, no możemy sobie spowolnić kogoś i wtedy będziemy mogli go dorwać, na przykład abordażem albo go rozwalić. Nie chcę do statku pirackiego iść. Alex Bigos. Oczywiście wiem, że to jest napisane Bigot, ale będę go nazywał Bigos. On nam może pomagać. Może do nas dołączyć. Ale widzicie, tutaj room jest dosyć tani. Wino jest dosyć drogie. Tutaj będę pamiętał, że wino też można kupować. Mahon czy Ebonit kupić? A, tego nie będę kupował.
Zboże jest dosyć tanie. Chyba we Francji możemy to sprzedać. Tutaj mam informację w ogóle o statku. A, to chyba musimy na angielsku wyspę ten go przeprowadzić i wtedy on nam ucieknie, więc możemy go na razie przetrzymywać i nam da 3 punkty w naprawę. No to całkiem nieźle. Oj, tutaj mieszka Beltrop, który jest dosyć istotną postacią w tej grze. Dosyć rozsławioną w rytmie. Jest to jedna z takich ważniejszych postaci. I widzę, że już mam 30 minut odcinka, więc tutaj się z wami pożegnam. W kolejnym odcinku jeszcze trochę handlu będziemy robić. W sumie nie wiem, się zastanawiam, czy robić handel, czy po prostu poza odcinkiem to zrobić. Ale myślę, że ten drugi odcinek też będzie taki stricte handlowy. I w końcu zaczniemy robić misję dla Francji. Więc mam nadzieję, że wam podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek i co tam jeszcze chcecie. Tak więc do zobaczenia i na razie.